I wkroczyła ona po czerwonym dywanie. Marta Surnik, witaj. Dzień dobry w tę sobotę. Pięknie wyglądasz. Bardzo wam dziękuję. Ja tutaj słyszałam, że poprzednia rozmowa was bardzo rozemocjonowała, bo jeszcze komentowaliście w trakcie tej krótkiej czołówki. Natomiast ja przynoszę do was informacje ze świata show biznesu. I zaczniemy też emocjonująco. Emocjonująco zaczniemy. Też o mamach, będzie dużo o mamach, a w tym momencie konkretnie o aktorce Oldze Frycz. Komentować tę sytuację, że ona naprawdę czuje się z tym świetnie i nikt jej nie skrzywdził, że prosi, żeby odczepić się, tak kolokwialnie powiem, od jej najbliższych i od jej rodziny, bo nie chciałaby absolutnie, żeby ktoś z jej bliskich został skrzywdzony właśnie przez nią albo niesłusznie oceniony właśnie przez nią. No i pod tym postem również podpisał się tata jej pierwszej córeczki, Helenki, który napisał, że zawsze może na niego liczyć, a ona mu odpowiedziała, co ciekawe, że tak te konwersacje w ogóle toczyli na forum publicznym, ona napisała, że dziękuję i że będzie świetnym wujkiem. Więc to jest przynajmniej jest tatą Helenki, nie jest ojcem drugiego dziecka. Bardzo nietypowe w ogóle, żeby rozmawiać na forum publicznym o takiej sytuacji. Mm-hmm. No bo jednak taka sytuacja dziwna. Trzymam kciuki za Olgę, za panią Olgę w zasadzie. No i faktycznie ciekawe jest to, że ona uświadamia, że tak też się da i że kobieta może być silna i samodzielna. Oczywiście. Myśleliście już o tym, jak zamierzacie je wychować? Mieliście plan na to? W jednej z gazet opowiedziała o tym, jak ona by chciała wychować swojego syna. I tu za wzór stawia swoich rodziców, którzy jakiś czas temu przeprowadzili się z Toruniem. Ja nie, ja dopiero z czasem, kiedy zobaczyłem, też miałem wyobrażenie. I jednak przeniesienie swojej pasji na dziecko. Tak jest. Dobra, zostawmy. Swoimi synami. Dajesz tak, staram im się dogonić ich, bo są szybsi. Eksplorować. Okay. Ale my dalej, słuchajcie, w kontekście macierzyństwa, bo czasem każdy musi odpocząć. I rodzic, i dziecko. Pewnie. I tak Anna Lewandowska, która jest mamą dwóch cudownych Lewandowskiego, a mianowicie, czy wiecie, ile podobno zarabia trener reprezentacji Polski? Formator mówi prawdę, od którego ja mam te informacje. Mhm. To jest, uwaga, 840 tysięcy euro rocznie, czyli ponad 4 miliony rocznie. Mhm. Czyli 330 tysięcy miesięcznie. No ja się nie mylę. Sprawdziłem to przed 20, ale w świecie piłki nożnej są... 9 w rankingu, jeśli chodzi o... Trenerów reprezentacji. Trenerów reprezentacji.